No to proszę państwa, będziemy teraz mówić o zasadach wariacyjnych. Dlaczego o zasadach wariacyjnych? No bo tak jak w różnych teoriach pola, na przykład w elektrodynamice, po to, żeby odgadnąć równania Maxwella, wystarczy inteligentnie zapisać tak zwany Lagrangian. No i teraz właśnie optymalizacja działania, czyli zasada wariacyjna oparta na tym Lagrangianie, dostarcza nam tych równań. I fizycy przekonali się, że wielokrotnie, że to jest najlepszy sposób na, że tak się wyrażę, podglądanie Pana Boga, w jaki sposób... Są zbudowane podstawowe teorie fizyczne. Oczywiście no, to działa tylko w przypadku takich teorii zupełnie podstawowych, a nie fenomenologicznych. No więc, proszę Państwa, jak już powiedziałem, najpierw były zasady wariacyjne w mechanice. Ja je tutaj zaprezentuję w wersji Hamiltona, a nie Maupertui, bo ta jest prostsza. No więc proszę Państwa, przypuśćmy, że mamy jakiś proces, który jest opisany jakimiś zmiennymi, zależnymi, prawda? No i jakąś zmienną, niezależną, którą identyfikujemy z czasem. No i chcemy znaleźć prawa rządzące, Rządzące tą dynamiką, to znaczy jak wyglądają te funkcje x, od czasu. Co są zmienne zależne, zmienne niezależne, no w szczególności w mechanice zmienne zależne, no to są po prostu położenia, współrzędne położenia. Otóż przypuśćmy, że mamy funkcję, która zależy od samych tych zmiennych zależnych oraz od ich pierwszych pochodnych czasowych, czyli od prędkości. No ona od biedy by jeszcze mogła od czasu zależeć eksplicite. No, I chcemy optymalizować taką całkę, prawda, od A do B. To znaczy, chcemy, żeby te nasze procesy, takie, w których X oraz pochodna zależą od T, były takie, że optymalizują tę całkę. Co to znaczy, optymalizują? No to znaczy, że jak już mamy taką taką y, optymalną trajektorię, to jakakolwiek jej deformacja tylko psuje, prawda? No jak każda deformacja psuje, to znaczy, że taka pochodna po deformacji musi być równa 0. No, no dlatego, że jakby nie była równa 0, to w jedną stronę by się poprawiało, ale za to w drugą stronę oczywiście by się pogarszało, prawda? No to się mówi coś takiego, że ta delta tego równa się 0. No co to jest ta delta? No w rachunku różniczkowym Zawsze rozważa się coś takiego, że rozważamy daną trajektorię procesu, to znaczy wstawiamy, ale tak naprawdę to nie rozważamy jednej trajektorii, tylko wszystkie możliwe jej deformacje. Co to znaczy? To znaczy, że wyobrażamy sobie, że ta zmienna zależna zależy nie tylko od czasu, ale od jakiegoś parametru deformacji. I co to jest ta delta? No ta delta to jest właśnie pochodna po tym parametrze deformacji. I w takim kontekście będziemy patrzeć na rachunek wariacyjny. Ja nie będę tego te epsilona pisał, ale no, gdybym chciał być eksplicity, ale nie chcę, dlatego że wolę stosować taką... Taki zapis, który jest powszechnie stosowany, mianowicie, że implicite tu jeszcze ta funkcja zależy właśnie od tego parametru deformacji i ilekroć pisze delta, to ta delta nie jest niczym innym, jak, po, bardzo, jak pochodną po tym parametrze deformacji. No i teraz co to znaczy optymalizacja? Optymalizacja? No to znaczy, że ta pochodna po parametrze deformacji jest równa zero, że jakbyśmy jakkolwiek naszą y, trajektorię zanurzyli w jedną parametrową rodzinę trajektorii, które traktujemy jako deformację tej trajektorii, to by się tylko pogarszało, prawda? Czyli pochodna musi być równa 0, bo jak była nierówna 0, no dobrze. Czyli chcemy rozwiązać taki problem. Proszę Państwa, no to obliczmy, co to znaczy. Obliczmy tę, pamiętamy, proszę Państwa, pamiętamy, że ta delta to oznacza różniczkowanie po parametrze. Prawda? No, jak wszystko tutaj jest gładkie, to znaczy, że można z tą deltą, z tym różniczkowaniem wejść pod znak całki. No, to jest bardzo istotne. No i proszę Państwa, w związku z tym obliczmy my sobie tę pochodną bez całki. Na końcu ją yy będziemy całkowali. Prawda? No więc liczmy Delta L. No, proszę Państwa, czyli różniczkujemy dla danej trajektorii. Pamiętamy, że L zależy od y, czasu oraz od tego parametru deformacji No poprzez konfigurację tego procesu, poprzez prędkości i być może Eksplicite też może zależeć od tego parametru, na przykład czasu, ale to nie ma żadnego znaczenia. No dobrze, no to żeby zróżniczkować, gdzie ten epsilon stoi, no tu i tu, czyli różniczkujemy ten L najpierw po yy, tych zmiennych zależnych xk, no razy, pochodną xk po epsilonie. Ale pochodna xk po epsilonie, to będziemy pisali znów delta xk, prawda? Dobrze. No teraz jeszcze, gdzie ten epsilon? Bo to pamiętamy, że to jest d po d epsilon. To ten epsilon jeszcze tutaj jest oczywiście, prawda? Jak te, czyli trzeba zróżniczkować Lagrangian po x.k. No a następnie delta X kropka K. Ta delta to jest ciągle pochodna po epsilonie. A no proszę Państwa, ale to coś ta, co to jest? To jest druga pochodna, bo to jest DX k po DT, a jeszcze D po D epsilon. Czyli to jest druga pochodna po czasie i po tym parametrze, no ale drugie pochodne są symetryczne, więc to jest równie dobrze. Można napisać, że to jest d po dt, a tutaj dxk po d epsilon, no czyli to jest nic innego jak delta xk, no a pochodna po czasie oznaczamy kropką, prawda? Oznaczamy kropką. Czyli często... Taki, yy, taka banalna obserwacja, że delta xk z kropką to jest to samo co delta xk kropka, to się nazywa w tradycyjnych książkach lemat fundamentalny rachunku, różni, rachunku wariacyjnego. No ale, prawda, to jest po prostu symetria długich pochodnych. No dobrze, czyli to napiszemy, Napiszemy delta xk, no przepraszam bardzo, delta xk, ale tutaj jest kropka. No ale proszę Państwa, jak my mamy to całkować, to my ten człon całkujemy przez części. No i w związku z tym zapiszemy go w ten sposób, że to, że to zapiszemy, że to jest pochodna po czasie iloczynu dl po d x K razy delta x i to jest d po dt minus, no pochodna tego razy dxk prawda, czyli minus d po dt dl po DX kropka k, razy delta xk. No dobrze że Państwa, to w sumie zbierzmy najpierw te współczynniki przy tej wariacji x, to znaczy przy pochodnych samego x, czyli to jest taka jak przy deformacji naszej trajektorii, prawda? Bo to jest pochodna naszej trajektorii, która dla każdego t jakoś tam wygląda, związana z tym parametrem epsilon. No to to i to się zbierze i w końcu mamy coś takiego. dl po dxk minus d po dt, dl po dxk, x.k a tutaj za nawiasem jest właśnie ta wariacja położenia, ale do te oprócz tego mamy jeszcze pełną pochodną czasową. Plus d pod t no tego dl pod dx.k delta XK. Proszę Państwa, Wyście widzieli ten rachunek wielokrotnie na wykładach z fizyki, ale ja go chcę koniecznie zrobić tutaj, ponieważ chciałbym, żebyśmy bardzo głęboko zrozumieli znaczenie. Proszę Państwa, bardzo ważnym uproszczeniem. Staje się wprowadzenie nowej zmiennej, którą oznaczymy pęd. To jest P i on jest prawda ma to K na dole. I to jest ten pęd. Wprowadzamy ten, ten takie oznaczenie i proszę Państwa otrzymamy następujący wzór na tę wariację, że to jest tak. Składa się ta wariacja lagrangianu z części takiej, która jest pełną pochodną w związku z tym postałkowaniu, ona tylko da człon brzegowy, no i z tej części, która będzie pod całym lagrangianem, czyli innymi słowy, proszę państwa, jak Jak wstawimy ten nasz wynik do całki, to otrzymamy, że delta tej całki od A do B z L dt to jest nic innego, jak pod tą całką będzie no, ta część objętościowa dL po dxk minus p kropka k, dxk, no i całkowane po dt. Przepraszam, bardzo, tu nie jest d tylko delta xk i całkowane po dt plus, no, pk delta xk wzięte w granicach od A do B. To znaczy wartość tego w A i w punkcie T równym B minus wartość tego samego w chwili T równej A. No i teraz proszę Państwa, mówi się tak. Nie potrafimy tego sensownie optymalizować, jeśli jakoś brzegi nie są ustalone. W tym celu Powiedzmy sobie tak, że, że szukamy nie dowolnej y, trajektorii tego procesu, tylko takiej, która ma brzegi ustalone. Czyli innymi słowy, jak tutaj jest ten czas, a tutaj są te x, -y, to ustalamy w chwili, powiedzmy, w chwili A oraz w chwili B, wartość x od a i wartość x od b. No i teraz szukamy dopiero tych trajektorii, które będą optymalizowały tamtą, tamtą całkę, ale przy warunku ustalonego brzegu. No skoro tak, no to tutaj to wszystko jest równe zero, bo szukamy w obrębie takich trajektorii, które w punkcie a i w punkcie b przyjmują wartość ustaloną w związku z tym ta deformacja nie dotyczy właśnie tych punktów, czyli pochodna po epsilonie w tych punktach a i b jest równe 0, czyli mówimy, aha, to jest równe 0. No to teraz już mamy, prawda, jak to się mówi, z górki, bo teraz, żeby to było równe 0, dla, dowolne, dla dowolnej tej funkcji delta xk, no bo przecież można tam wstawiać dowolne deformacje, no tylko takie, że na brzegu muszą być równe 0, ale Poza tym dowolne, to żeby to dla dowolnej deformacji było równe zero, to stąd wynika, że to musi być równe zero. Jakby ktoś miał wątpliwości, by powiedział: A nie, 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 bo to nie są dowolne deformacje, bo jednak muszą być, znikać na brzegu, to my powiemy. No tak, a to przypuśćmy, że w jakimś punkcie to by nie było równe 0. Jakby nie było równe 0, to i w punktach sąsiednich by troszkę nie było równe 0 i nawet by miało ten sam znak. To my wybierzemy sobie taką deformację, że ona jest równa 0, 0, 0, 0, a tutaj tak szybko nam wystrzeli i potem znów 0, no i wynik nie, nie byłby równy 0, prawda? Także widać, że to jest równe 0 i wyprowadziliśmy tak, Tzw. równania, które teraz w dzisiejszych czasach się nazywają równaniami Eulera-Lagrange'a, ponieważ zarówno Euler, jak i Lagrange bardzo dużo się przyczynili do wyjaśnienia tej struktury. No, natomiast zwracam uwagę na to, że już Newton de l'Hôpital ten. Jakub Bernoulli. Jakub Bernoulli ten problem brachistochrony to chyba w 1697 roku sformułował. Także to już wcześniej było znane i oni wszyscy poszli tym tropem, no ale te równania się nazywają równaniami Eulera Lagrange'a. Czyli proszę Państwa mamy coś takiego. Yy, mamy coś takiego. P kropka równa się, yy, się DL... Po dx dxk, no ale jeszcze nie zapominajmy o tym, żeśmy wprowadzili ten pęd, prawda? Ten pęd, więc tu jeszcze napiszmy, gdzie pk to jest nic innego jak dl po dxk. O. Czyli wyprowadziliśmy te równania wariacyjne. Proszę Państwa, to, czyli innymi słowy, ja zapiszę to w ten sposób. Że delta L równa się czemuś takiemu. To jest tożsamość, prawda? To jest tożsamość. Żeby nie wiem, jaką funkcję L tutaj napisać, to to jest tożsamość, która polega na banalnym różniczkowaniu, całkowaniu przez części. A teraz, żeby z tej tożsamości wysnuć coś pożytecznego, mianowicie tamte równania, to my mówimy, to zabijamy, ponieważ nakładamy warunki brzegowe, w związku z tym to kładziemy ekspresji z równe 0 i w związku z tym, jak to ma być równe 0, no to to, jest, to to są te równania to ja bym nazwał właśnie takim, taką filozofią brachistochrony. W ten sposób myśleli ci wielcy ludzie. Proszę Państwa, ale można na to spojrzeć też inaczej. Można powiedzieć tak, interesują nas tylko te, jak to się mówi, dżety, to znaczy pochodne tych obu wielkości, mianowicie położenia i pędu, które spełniają równania ruchu, czyli te takie dozwolone przez dynamikę, prawda? Czyli mówimy tak, nie. My dynamikę znamy, no bo to jest sposób na to, żeby przy, wyprowadzić równania, yy, równania yy, dynamiki, no, zadając ten warunek brzegowy. A można na to spojrzeć inaczej. Nie. My znamy dynamikę, czyli my a priori wiemy, że to jest równe zero i teraz z tej tożsamości zostaje nam to równanie. No zobaczmy, czy to równanie jest pożyteczne, czy nie, no bo ktoś może powiedzieć, nie, to jakieś takie trywialne. Proszę Państwa, co to oznacza? Jak różniczkujemy po czasie iloczyn, to mamy najpierw to różniczkowanie uderzy w P, delta XK, a potem jeszcze uderzy w to. No my wiemy, że różniczkowanie po czasie jest przemienne z deltą, czyli można napisać plus PK, delta XK kropka albo delta X kropka K. chwileczkę, co to jest? To przecież to równanie to jest nic innego, jak to, cośmy tam Zapisali Mianowicie pochodna Ela po X to jest właśnie to górne równanie i to jest P kropka a pochodna L -a po X kropka to jest P to to jest właśnie to dobre równanie czyli na tą tożsamość można patrzeć na dwa sposoby albo zabijemy a priori człon brzegowy, mówiąc, że my nakładamy warunek brzegowy i stąd wyprowadzamy, prawda, równania ruchu, albo też inaczej, jak znamy równania ruchu, to z tego, nie, inaczej, jak znamy Lagrangian, to spełniające równania ruchu konfiguracje muszą wyglądać w ten sposób. Proszę Państwa, ja bardzo lubię taki, ja może to przepiszę tutaj, taki sposób zapisywania dynamiki. To jest bardzo piękna matematyka, związana z tak zwaną symplektyczną teorią kontroli. Jakby ktoś z Państwa kiedyś chciał się czegoś więcej dowiedzieć, to jakiś taki wstęp do tej symplektycznej teorii kontroli nawet jest w tej mojej książce, którą Państwu polecam i y, też udostępniam jej kolejne rozdziały. Ale w każdym razie to jest bardzo dobry sposób na zapis równań dynamiki. Jak tutaj wstawimy konkretny Lagrangian, no to dostajemy konkretne równania prawda, pierwszego rzędu, ale na dwa układy zmiennych, nie tylko konfiguracji, ale i p. Oczywiście jeśli to wstawić do tamtego równania, no to dostaniemy równanie drugiego rzędu różniczkowego, ale za to na dwa razy mniejszy zestaw zmiennych. Ale przyjemnie jest patrzeć na to w ten sposób, dlatego że to ma automatyczne przełożenie na tak zwany obraz hamiltonowski, no i ma bardzo, bardzo wiele rozmaitych, rozmaitych zalet. I w ten właśnie sposób będę patrzył na zasadę wariacyjną. Proszę Państwa, no a no i wiemy, że jeśli jako ten Lagrangian, wziąć różnicę energii kinetycznej między energią potencjalną, no to wyjdą równania Newtona, no i to jest właśnie, prawda, czyli jako l, jak weźmiemy sobie mx kropka kwadrat dzielone przez 2 minus energia potencjalna od x no to jak wstawimy to dostaniemy właśnie tak pochodna l po x to jest właśnie czyli pęd to się równa MX kropka a z kolei pochodna l po x, przepraszam pochodna l po x kropka to daje pęd a pochodna pędu to się równa dl po dx i to jest minus du po dx. No i to jest siła, jeśli u jest potencjałem, to minus gradient. Czyli widać, że to wszystko się zgadza. To jest takie podejście, które się nazywa zasadą wariacyjną w wersji Hamiltona. Mopertwi to jeszcze... W inny sposób formułował, ale ta, ta, ten sposób Hamiltona jest no, bardzo taki no, najpiękniejszy, można powiedzieć. A proszę Państwa, to samo obowiązuje w teorii pola. Czym teoria pola różni się od mechaniki? No, tym, że jest więcej zmiennych niezależnych, bo zmiennych zależnych tutaj może być dowolnie dużo, prawda? Gdybyśmy chcieli przewidywać na przykład, przebieg procesu w fabryce chemicznej, gdzie rozmaite parametry tych kotłów są mierzone przy pomocy na przykład 25 wielkości, no to mielibyśmy 25 tych zmiennych zależnych x, ale ciągle tylko jedną zmienną czasową. Natomiast teoria pola dopuszcza po prostu więcej zmiennych, dlatego że współrzędne czasoprzestrzenne wtedy stają się zmiennymi niezależnymi. No to wyobraźmy sobie teraz, proszę Państwa, że mamy problem wielu, czyli jak to mówią, rachunek wariacyjny całek wielokrotnych, bo tu był rachunek wariacyjny całki. Jednokrotne, jednej całki, prawda? Więc niech L jest funkcją od czego? No to my teraz może zmienne niezależne oznaczmy x'ami. To na przykład są zmienne czasoprzestrzenne. Natomiast zmienne zależne. Oznaczmy fi, niech to będzie fi. No jedno fi, może to fi może mieć swoje jakieś wskaźniki, na razie niech będzie jedno. Poza tym, zależy od pochodnych tego fi no i od samego x może też zależeć, prawda? Od samych x lambda też mogłoby zależeć. I teraz proszę państwa, my będziemy optymalizowali taką całkę z L D powiedzmy w czasoprzestrzeni 4x, ja napiszmy dnx, dlatego że to nie musi być problem czasoprzestrzenny, może być problem przestrzenny tych, tych zmiennych niezależnych, może być dowolna liczba i tu całkujemy po pewnym obszarze V. No i proszę Państwa, jak my i chcemy znów taki problem rozwiązać? No i postępujemy tak samo. Mianowicie, proszę Państwa, obliczamy tę wariację Lagrangianu i znów ta wariacja to jest nic innego jak pochodna po jakimś takim parametrze deformacji epsilon. Czyli wyobrażamy sobie, że dla epsilon równego 0 to jest jakaś konkretna, konfiguracja tego procesu i tylko takie konfiguracje są dozwolone, które są optymalne. To znaczy, że jak tę ten, ten konfigurację będziemy traktowali jako element pewnej jednoparametrowej rodziny, to wszystkie elementy będą gorsze. To znaczy, że pochodna tej całki po tym parametrze na tej naszej ukochanej trajektorii będzie równa 0. No dobrze, Państwo, robimy ten sam rachunek. Delta L. Ile to jest? No ale od czego L, gdzie yy, znajduje się ten parametr deformacji? No znajduje się tutaj, bo φ zależy od x prawda, od położenia, ale od tego parametru deformacji. I to samo tutaj, prawda. No dobrze, czyli dl po d phi razy delta phi. Czyli to jest pochodna tej naszej deformacji, konfiguracji po tym epsilonie. No teraz plus Pochodna l po... Ach, i teraz proszę Państwa, abyśmy napisali d mu Razy delta d mu Proszę Państwa, to jest dosyć taki męczący zapis i dobrze jest zastosować następujące oznaczenie, mianowicie pochodną cząstkową to będziemy oznaczali fi ze znaczkiem mu. Jak dodaję dowolny jeszcze jeden wskaźnik, to mam na myśli pochodną cząstkową. Proszę Państwa, przypominam, że ten trik już zastosowałem na poprzednim wykładzie, prawda? Ja się, jak Chciałem obliczyć pochodną cząstkową takiej gammy, to ponieważ ona się pojawiała wielokrotnie, tośmy to oznaczali jako mu, nu, kappa. No i tutaj tak samo, prawda? Gdyby φ miało swoje jakieś jeszcze numerki, gdyby to nie było pole skalarne, ale jakieś skomplikowane pola, pole, które jest opisywane wieloma współrzędnymi, no to one by sobie tutaj były, a my byśmy jeszcze dodawali jeden czasoprzestrzenny wskaźnik, który oznacza, że że liczymy pochodną. No i w ten sposób to ten nasz rachunek troszeczkę jest taki bardziej znośny, czyli po d mu razy delta phi mu. To oznaczenie. No i teraz proszę Państwa, podobnie jak tam, ponieważ to wszystko ma służyć temu, żeby wstawić to do całki, to ten człon przecałkujemy przez części, prawda? Przecałkujemy go przez części, to znaczy tę pochodną, bo to czy ta pochodna jest tutaj, czy na zewnątrz, to jest wszystko jedno, bo oczywiście różniczkowanie po zmiennej. Czasoprzestrzennej, numer μ i różniczkowanie po epsilonie są symetryczne, więc to wszystko można przenosić. Czyli my to tak zrobimy, że to jest równe pełnej pochodnej z dL po dφ μ razy delta φ μ. No i teraz, gdyby taką pochodną liczyć, to albo to upadnie na to, albo to oj, przepraszam bardzo, delta fi, albo to różniczkowanie upadnie na tą deformację fi. No to to chcemy, a ten pierwszy człon, jego tam nie było, no to musimy go odjąć, czyli będzie pochodna tego dl po d fi mu razy delta fi. No i w ten sposób, jak to wszystko zbieramy, to widzimy, że mamy dwa człony, które są mnożone przez tą deformację zmiennej zależnej. No to wypiszemy to, czyli to jest tak, dl po dφ minus pochodna mu dl po d fi, mu i to wszystko jest pomnożone przez delta phi, no i jeszcze zostaje nam człon, który jest pełną dywergencją, więc podobnie jak dla całek jednokrotnych, on wyniesie się na brzeg. On się wyniesie na brzeg, czyli jest plus pełna dywergencja tego dl po d fi, mu delta φ. No dobrze, no więc to znów jest taka no dość banalna obserwacja, bo to jest po prostu tożsamość różniczkowa. Nie ma tutaj żadnej mądrości. I teraz proszę Państwa, znów ponieważ my będziemy. Aha, teraz po pierwsze, tak jak dla całek jednokrotnych. Bardzo ważnym uproszczeniem jest wprowadzenie dodatkowej pomocniczej zmiennej. Mianowicie, pochodną Lagrangianu po pochodnych naszych konfiguracji nazwiemy P ze znaczkiem μ. Ale tym razem μ jest na górze, bo proszę Państwa, zawsze dół, dołu to tak jak w piętrowych ułamkach. Prawda? Mianownik, ułamka, który jest w mianowniku to jest naprawdę w liczniku, prawda? Więc ponieważ to jest na dole i to ten wskaźnik jest na dole, no to naprawdę on jest na górze. No i w związku z tym przepiszemy, przepiszemy proszę Państwa tę tożsamość, że delta l równa się Pochodna l po d fi razy minus taka diwergencja tego pędu razy delta phi plus pełna diwergencja takiego wyrażenia p mu delta phi A no więc, proszę Państwa, to jest Prosta tożsamość, prawda? Nic w niej mądrego nie ma, a jest używana w następujący sposób. No, że jak my wstawimy tam do tej całki to wyrażenie i będziemy chcieli, żeby to było równe 0, to co dostaniemy? To dostaniemy całkę no z tego dl po dfi minus. Divergencja tego pędu, razy pomnożona przez wariację, jak to się mówi, jak ktoś chce to może powiedzieć, deformację tej trajektorii, i zróżniczkowana po tych zmiennych, niezależnych, a całka z pełnej i to jest całka właśnie po obszarze a tutaj całka z pełnej divergencji to jest nic innego jak całka po brzegu z tego P transwersalna składowa delta phi. No i proszę Państwa, znów, żeby dostać coś optymalnego, to mówimy, no dobrze, dobrze, ale my nie, nie poszukujemy Rozwiązania wśród wszystkich trajektorii, a jedynie wśród takich, które spełniają pewne warunki brzegowe. No dobrze, że te warunki brzegowe, to w przypadku tej elastycznej powłoki, którą trzymają strażacy, no to jest po prostu położenie tych strażaków. Czy oni napieli, jeden był wyższy, drugi był niższy, prawda? To są te warunki brzegowe. I szukamy, czyli innymi słowy, zadajemy, że wartość tego φ na brzegu jest jakąś funkcją tam i szukamy jedynie w klasie tych funkcji, które spełniają ten warunek brzegowy. No to skoro tak, no to ta całka jest równa zero. Prawda? Dlatego, że rozważamy tylko deformacje, które znikają na brzegu. Na brzegu nic się nie robi. Ta, prawda, jak ktoś skoczy, jak ten uciekinier z trzeciego piętra, który się pali, skoczy na tę membranę, no to zakładamy, że ci strażacy jednak nie popuszczą i trzymają tak, jak trzymali. Czyli innymi słowy, to jest równe zero. No co to znaczy? To znaczy, że my w, te, w tej tożsamości mówimy, że ach, interesuje nas tylko sytuacja, w której to na brzegu jest równe 0. No to dalej, skoro tak, to, to jeśli to ma być równe 0, to oczywiście to musi być równe 0, prawda? Dlatego, że to musi być prawdziwe dla dowolnych deformacji. No to jeśli taka całka z czegoś dowolnego, razy to coś jest równe zero, no to to coś musi być równe zero. Podobnie jak poprzednim razem. No i w ten sposób można rzeczywiście optymalizować różne rzeczy. Natomiast... W, w, to znaczy tak, w sytuacji, prawdziwej optymalizacji, to znaczy właśnie optymalizacji na przykład tej energii potencjalnej elastycznej membrany, to rzeczywiście tak jest, że dostajemy minimum czy maksimum tej wielkości optymalizowanej. Taka filozofia jest bardzo... Potrzebna w różnych zagadnieniach inżynierskich, również ekonomicznych, również w zagadnieniach, na przykład logistycznych, gdzie chcemy coś tam, prawda, rozmieszczenie, jakichś magazynów optymalizować. Ale fizycy zauważyli, że można tego triku używać również w przypadku dla teorii dynamicznych, że dla teorii dynamicznych też można wziąć lagrangian i wyprowadzić równania dynamiczne z, z tej naszej prawda? Czyli proszę państwa, jak wyglądają te równania? No, te równania wyglądają tak jak było tam. Nie pochodna pędu, tylko dywergencja. Dywergencja pędu jest równa dl po phi No ale jeszcze trzeba dodać definicję tego pędu, bośmy w międzyczasie tutaj ten pęd, prawda? Czyli a sam pęd to jest nic innego jak pochodna Lagrangianu po pochodnych cząstkowych tego pola. Proszę Państwa, to jest analogiczny układ równań. Taki jak, taki jak tam. No Weźmy sobie przykład. Weźmy sobie przykład. No na, weźmy sobie. Pokażę Państwu, że równanie falowe, które tak bardzo intensywnie badaliśmy w ubiegłym semestrze, można wyprowadzić w ten sposób, no to weźmy sobie, niech czasoprzestrzeń będzie po prostu tym, co znamy, mianowicie przestrzenią Minkowskiego, z, z yy, metryką równą yy, prawda, takiej macierzy diagonalnej, no i ja używam tego, tej konwencji minus, plus, 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 ale to nie ma znaczenia, no i weźmy sobie, że Lagrangian to jest równy minus, jedna, druga, g, mu, nu, d, mu, fi, d, nu, fi, Można to jeszcze, często fizycy to zapisują, jedna, druga. Dmu, fi, dmu, fi. No, gdzie to jest tak podniesienie przy pomocy, przy pomocy tej metryki G? No, a konkretnie to jest, proszę Państwa, jedna, druga. Teraz tak, to jest, jak tu jest 0 i 0 to tu jest minus, czyli to jest jedna druga, a tutaj jest fi 0 do kwadratu. 0 to jest pochodna po zerowej współrzędnej, czyli po czasie. No a jak tutaj są przestrzenne, no to są, prawda, czyli to jest minus suma od 1 od k równego 1 aż do 3 fi k do kwadratu czyli to jest kwadrat pierwszej pochodnej kwadrat drugiej pochodnej i kwadrat trzeciej pochodnej dobrze i to jest taki lagrangian no to zobaczmy jak wyglądają te równania no to tak p0 to się równa pochodna po dl po d fi 0, no i to się równa oczywiście φ 0, tak, φ 0. Natomiast d mu p mu, aha, przepraszam bardzo, przepraszam, jeszcze, jeszcze przestrzenne, p z numerkiem k, gdzie k jest równe 1, 2, 3, no to jest pochodna ichka. no to jest też jedna długa średnica, no tyle tylko, że będzie minus, tak, czyli będzie równe, minus fi k, pochodna fi po k. No i teraz wstawiamy to do tego górnego równania, no czyli to jest tak, d mu p y, mu to jest tak, d0 fi 0 minus dk taka suma, prawda? bo to jest d1, p1 i tak dalej, to różnica tylko będzie minus, czyli minus suma od k równego 1 aż do 3 dk fi k, czyli to jest suma drugich pochodnych, pochodna pierwsza, równa się dl po dφ, ale φ nie występuje w tym Lagrangianie, czyli to jest równe 0. No to proszę Państwa, to jest nic innego jak trójwymiarowy Laplacian, a to jest nic innego jak φ z dwiema kropkami, no i to minus 100 równa się 0. Czyli rzeczywiście wyprowadziliśmy równania, równanie falowe z zasady wariacyjnej. Widać, jak wygląda Lagrangian. Widać, że gdybym tutaj stosował odwrotną konwencję, to bym miał łatwiej, bo bym nie. nie ale oczywiście by wyszło to samo tutaj. Natomiast w Hamiltonianie by było co innego. Proszę Państwa. No bardzo pięknie, tyle tylko, że już w przypadku tego równania ta bajeczka o tym, że można sobie zadać dowolnie warunki brzegowe jest nieprawdziwa. To jest oszustwo. Nie można na to tak spojrzeć, ponieważ nie, nie wolno nam zadawać warunków brzegowych dla tego równania. I o tym nie będę dzisiaj mówił. Dokładnie omówię tę rzecz na następnym wykładzie. A teraz chciałem powiedzieć tak, że skoro tak, to można również na te równania inaczej popatrzeć. Nie tak, że zabijemy część brzegową, a prawdziwa fizyka znajduje się w części objętościowej, tylko można inaczej spojrzeć. Powiedzmy, że interesuje nas nie ta ogólna tożsamość, tylko interesuje nas sytuacja dopuszczalna przez fizykę. No to znaczy taka, w której równania są spełnione. No i teraz to, co było tożsamością, to już teraz nie jest tożsamością. Po to, żeby to było spełnione, to to musi być równe temu. Przepiszmy to. Proszę Państwa, to jest inny sposób spojrzenia na te same równania. Bardzo wygodny. Proszę Państwa, no cóż, mamy tutaj pełną dywergencję. To różniczkowanie, jak ono działa na iloczyn, no to zgodnie z najbnicem albo zadziała na pierwszy człon, dμ, pμ, a drugi człon zostawi. albo pierwszy człon zostawi, aż zadziała na drugi człon. No i oczywiście to różniczkowanie jest przemienne z różniczkowaniem względem epsilona, więc ja to mogę napisać. Delta fi mu pochodna. Proszę Państwa, ale przecież to co tu jest napisane, to jest nic innego jak właśnie te... Równania, prawda? No bo co to oznacza? To oznacza, że pochodna Lagrangianu po pochodnych fi to jest ten pęd, no to to jest właśnie to, co tu jest napisane, a pochodna, o jej, przepraszam, przepraszam, pomyliłem się, tutaj jest fi, nie ma fi. Natomiast pochodna Lagrangianu po samej konfiguracji, samych tych zmiennych konfiguracyjnych, to jest dywergencja tego pędu. No to co, to, to co tu jest napisane. No to zakończę ten dzisiejszy wykład w taki sposób, że na tę tożsamość, którąśmy prosto wyprowadzili, można patrzeć. Na dwa różne sposoby. Czas niekiedy te dwa sposoby są równie prawomocne. Czyli można powiedzieć tak, zabijamy część brzegową, nakładając warunek brzegowy, a wtedy informacja o dynamice znajduje się w części objętościowej, a można inaczej spojrzeć. Zabijamy część objętościową, to znaczy, że chcemy pracować wyłącznie z polami, które spełniają równania ruchu, czyli też fizycy elementarni często, e, cząstek elementarnych, przepraszam, często mówią on-shell. Czyli pracujemy on-shell, nie dopuszczamy takich konfiguracji, które nie spełniają równań. Nie, one są wykluczone. Czyli dopuszczamy do konkurencji tylko takie konfiguracje, które spełniają równania. No to jak spełniają, to znaczy, że tego nie ma. I wtedy to jest równość. Czyli on-shell to jest równość. Czyli on-shell, czyli na równaniach, zachodzi to. No to właśnie to jest, to jest dokładnie, ta sama treść. To jest dokładnie ta sama treść. No to jest oczywiste, bo samo równanie było tożsamością, w związku z tym jak jedna rzecz jest równa zero, no to druga pozostaje i vice versa. No to jest oczywiste, prawda? Przyjemnie jest patrzeć na to w ten sposób, ale teraz właśnie klub programu powiem Państwu, że pokażę Państwu, że nie wolno tego zabijać, ponieważ nie dla takich teorii. Dla takich teorii jak ta ze strażakami możemy to robić, bo tam problem brzegowy jest dobrze postawiony. Mamy prawo zadawać warunki brzegowe i oczekiwać, że coś się będzie optymalizowało. Tutaj nie mamy prawa. Dla teorii takich hiperbolicznych, dynamicznych, to jest science fiction. Tak naprawdę. Problem wariacyjny jest równoważny o temu, temu. A to jest z kolei bardzo piękna matematyka, w którą nie będę tak głęboko wchodził, mogę ją tylko Państwu reklamować. Także będziemy chyba dzisiaj kończyli, a w następnych wykładach najpierw pokażę Państwu, jak absurdalną rzeczą jest próba zadawania warunku brzegowego, na przykład właśnie dla równania falowego. Dziękuję bardzo.